1 maja OPZZ organizuje pochód z okazji Święta Pracy. Dlaczego warto być w tym dniu razem ze związkami zawodowymi? Po pierwsze, dzisiaj jak mało kiedy nabiera wartości solidarność międzynarodowa też ludzi pracy, bo w świetle globalizacji następuje ciągłe obniżanie zamiast podwyższania standardów pracowniczych. Po drugie, w Polsce w dalszym ciągu, i potwierdzają to dane Głównego Urzędu Statystycznego, bardzo wielu pracowniczym rodzinom żyje się źle. W opinii Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dochód z pracy powinien być podstawowym źródłem utrzymania rodzin. Po trzecie, dalej mamy bardzo dużą skalę łamania praw pracowniczych. Coroczne raporty Inspekcji Pracy pokazują, że od 20 paru do 30 paru procent przedsiębiorców w kontrolowanych firmach nie przestrzega przepisów dotyczących czasu pracy, wynagrodzeń. To jest skala nie do przyjęcia. Więc 1 maja jest okazją do przypomnienia politykom, do pokazania społeczeństwu, że mamy jeszcze wiele nierozwiązanych problemów, ale w ramach europejskiej między innymi Solidarności chcemy pokazać, że Polacy dalej zarabiają bardzo mało i to niewspółmiernie do wydajności pracy, jaką realizują. W Polsce wynagrodzenia muszą rosnąć znacznie szybciej i o to wszyscy wspólnie musimy się upominać.